Dotychczas tak było, że o tym, kto będzie sędzią w Polsce, decydowali sędziowie. Żadna inna władza nie miała na to wpływu. Będą decydować politycy? Tak, w pewnej mierze tak. I to jest właściwe rozwiązanie. Nie da się stworzyć jakiejś idealistycznej wizji świata. Ktoś taką radę musi powołać. W Konstytucji KRS jest opisany i wiadomo, kogo Sejm wybiera, a kto jest wybierany wewnętrznie, środowiskowo. Więc no, kolejny kamień milowy na drodze Prawa i Sprawiedliwości do bezprawia. Ustawa o KRS-ie to jest skok partyjny na Krajową Radę Sądownictwa i w ogóle na wymiar sprawiedliwości. Nominaci partyjni będą decydować, kto w Polsce może być sędzią, będą decydować, kto jako sędzia może awansować, będą decydować o ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sądy polskie zostaną podporządkowane partyjnemu interesowi obecnie rządzących i tak naprawdę obywatel będzie mógł czuć się bezbronny, jeżeli będzie zderzał się z wszechwładną machiną państwową. Dzisiaj KRS, wcześniej Trybunał Konstytucyjny, za chwilę samorząd. W tej chwili jest ten projekt ustawy dotyczący regionalnych izb obrachunkowych, aby również regionalne izby obrachunkowe oceniały zasadność podejmowanych decyzji przez władze samorządowe. No, robi nam się rzeczywiście państwo absolutnie totalitarne. Panowie sędziowie poczuli się superwładzą. Część przynajmniej z nich. Proszę zobaczyć, jakie mają świetne mniemanie o sobie. Wyrazili to sami przecież podczas konferencji w Warszawie, określając siebie mianem nadzwyczajnej kasty. Tak się poczuwają, tak się uważają. Stawiają się ponad wszystkimi władzami. Właśnie w wyniku przyjęcia tych ustaw, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o usuwaniu prezesów sądów, będziemy mieli kastę wyjętą spod prawa i to będą politycy PiS-u. Już dzisiaj powinniśmy apelować do prezydenta o to, aby nie podpisywał tych ustaw. To będzie miarą jego politycznej pozycji. Czy jest w stanie zawetować taką ustawę albo nie kierować jej do PiS-owskiego Trybunału, rozstrzygnie o tym, czy jest tylko długopisem Jarosława Kaczyńskiego, czy rzeczywiście może z nim rozmawiać z innej pozycji niż tylko z kolan.